Hej, ponownie w poradniku jak rysować mangę. W tym tygodniu kontynuujemy nasze cieniowanie skóry, więc nie przeciągając, zaczynajmy. Odcienie skóry. Tak, ten temat mamy za sobą, ale pomyślałam, że mogę nieco rozwinąć temat koloru skóry, ponieważ mamy również postacie fantasy, które nie zawsze mają tradycyjne odcienie na skórka. Zatem łapcie kolorystykę takich postaci jak wampiry, zombie, UFO ludziki i syrenki. Dodatkowo dostałam wiadomość, co zrobić ze skórą Indianin. W końcu mają dość czerwoną barwę, więc i ten temat tutaj przedstawiłam. Sposób na markery. Naszym celem jest cera jasna, czyli potrzebujemy jasnych odcieni markerów oraz takich, które będą służyć nam jako podstawa do cieniowania. Tak, dla ciekawskich, konkretne barwy, z których korzystałam, znajdziecie w opisie filmu. Kiedy mamy wybrane barwy, powinniśmy je przetestować, aby wiedzieć, z jakimi kolorami mamy do czynienia. Swoją przygodę z cieniowaniem zaczniemy od nałożenia najjaśniejszej barwy na całą powierzchnię, którą chcemy wypełnić kolorem. Musimy zrobić to szybko, aby marker nie wyschnął. Następnie tą samą barwą zaznaczamy miejsce padania cienia. Zaczekajmy, aż mazak wyschnie i ocenimy efekt. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z efektu, możemy jeszcze raz zaznaczyć miejsce padania cienia markerem. Kolejno ciemniejszą barwą poprawiamy miejsca uprzednio oznaczone jako cienie, aby dodać głębi kolorów.
W momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, jaki efekt osiągniemy, to możemy zwyczajnie odczekać do momentu, aż kolory wyschną i praca nabierze ostatecznych barw. Wtedy też zdecydujemy, czy powinniśmy cieniować dalej. Jak widać, ja się nie poddaję i próbuję dalej. Sposób na cieniowanie cyfrowe. Powiem Wam wprost, od kilku lat moim konikiem w rysowaniu jest zdecydowanie to, co osiągnęłam za pomocą digitalu. Zawsze ubolewałam nad tym, iż nie mogę posiadać każdego koloru w tradycji, a tutaj mogę szaleć do woli, ale nie przeciągając, przejdźmy do cieniowania. Jako pierwsze musimy zaznaczyć miejsce, które będzie cieniowane. Oczywiście nie cieniujemy na tej samej warstwie, co mamy line art, tylko o jedną warstwę niżej, pod liniami. Następnie blokujemy ową warstwę, byśmy nie wychodzili poza jej granice w momencie nakładania kolorów. Teraz powinniśmy zaznaczyć ciemniejszą barwą padający cień, ale kolor ten nadal powinien pasować do barwy bazowej cery. Kolejno pędzlem o nazwie spray możemy rozmazać ową ciemną barwę, co nada przyjemnego dla oka efektu przejścia między kolorami. Następnie sięgamy po jeszcze ciemniejszy odcień skóry i ponawiamy mazanie sprayem, nada to głębi koloru. Pamiętacie, jak w poprzednim odcinku mówiłam o barwach współgrających z daną karnacją? Teraz to zastosujemy.
I jako, że mamy bladą karnację, to dobrym kolorem będzie róż i barwę tę nakładamy oczywiście sprayem i tyle w tym trudności. Dobra, nie przeciągając dłużej, w przyszłą sobotę będziemy zajmować się rysowaniem oczu, czyli odświeżamy dokładnie pierwsze odcinki poprzednich poradników rysunkowych. Omówimy nieco szerzej kształt oczu oraz podam kilka ciekawych przykładów. Rzecz jasna, nie zapomnijcie oczywiście zostawić po sobie łapki w górę, a dla nowych polecam subskrypcję oraz jak zawsze zapraszam na oficjalny serwer na Discordzie, gdzie poznacie innych rysowników. Dodam, że mamy tam wyzwania rysunkowe, gdzie zwycięzców konkretnych edycji nagradzamy rzeczowymi fantami, więc szybko przyłączcie się do nas. I to byłoby wszystko z tablicy ogłoszeń, więc widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!